Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na kanale Koza Menadżer, jednak jest to odcinek szczególny o tyle, że rozpoczynamy dzisiaj ostatnią karierę w FIFA 21 no co mogę powiedzieć, w tym roku pojawiło się naprawdę dużo karier, ta będzie ostatnią właśnie z tej edycji Fify bardzo Wam dziękuję za wszystkie, które były do tej pory i mam nadzieję, że ta będzie Waszą ulubioną, że będzie najlepszą serią ja sam nie wiem jeszcze jaki klub poprowadzę o tym zresztą porozmawiamy sobie za chwilę na początku jednak chciałbym zaprosić Was na stronę partnera kanału, czyli oczywiście ergol.com tam z hasłem koza10 macie 10% zniżki warto z tego korzystać, no bo teraz czy to zaraz wracacie do klubów czy po prostu podczas wakacji chcemy pograć w piłę czy zaopatrzycie w stroje swoich ulubionych zespołów i tak dalej, warto mieć zniżkę, zawsze to jest opłacalne, tak więc z Kasłem KOZA10 macie 10% zniżki. Słuchajcie, tak jak powiedziałem, ja nie mam pojęcia, jaki klub poprowadzę, ponieważ wpadłem na ciekawy pomysł, po tym zresztą widziałem, że ten pomysł pojawiał się w różnych, w różnych waszych propozycjach, ale jakby, no, więc jeżeli ktoś proponował, to wiedzcie, że myślimy ponownie, podobnie. Mam nadzieję, że ten pomysł w ogóle wam się spodoba. Jeżeli tak, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, zapraszam do subskrybowania kanału, Słuchajcie, cały czas sporo osób ogląda ten kanał, nie subskrybując. A fajnie by było, gdybyście zasubskrybowali, no bo nie ukrywam, że po prostu 100 tysięcy subów na tym kanale byłoby na pewno miłą sprawą, żeby po prostu mieć plakietkę nową. Bo mam starą strasznie za główny kanał, a przydałaby nam się, przydałaby mi się, chciałbym mieć jakąś nową. Słuchajcie, rozpoczynamy karierę w klubie Championship. Ale spokojnie, my w tym klubie nie będziemy. Znaczy, może będziemy w Championship, ale nie w zespole, który wybierzemy, z jednego prostego powodu. W tym klubie pierwszy sezon zostanie przesymulowany całkowicie. Ja nie będę miał absolutnie wpływu na to, co się tutaj wydarzy. I dopiero klub, który zaproponuje nam pracę na drugi sezon, będzie klubem, w którym Będziemy w drugim sezonie. E, mam nadzieję, że rozumiecie o co chodzi. Dzięki temu unikniemy zablokowania zawodników e, niektórych i tak dalej, więc powinno być moim zdaniem ciekawe. Ja wezmę tutaj Blackburn, e, patrzę, jaki tutaj jest sukces międzynarodowy, średni sukces krajowy, więc weźmiemy sobie Blackburn, bo to nie może być klub z jakimiś gigantycznymi wymaganiami. Weźmy sobie e, walutę euro, bo tak naprawdę ja nie wiem, czy będziemy w Europie gdzieś, czy będziemy w Anglii gdzieś, to się wszystko zobaczy. Styl negocjacji surowy, e, reprezentację wyłączam, bo mnie nie interesują. legendy Dajemy sobie, nie, no dajemy sobie Ultimate, yy, wyłączony Bogaty inwestor to włączone. No i co? Przechodzimy do tej kariery, yy, w której w pierwszym sezonie nie wydarzy się absolutnie nic. Brzmi to mega dziwnie, ale wydaje mi się, że to jest ciekawe, bo to jest losowa kariera. Yy, jeśli chodzi o mój pomysł na tę karierę, to umówmy się, że mamy dostępnych wszystkich zawodników, że tu będziemy czerpali z wiedzy, którą zdobywaliśmy przez. Yy, którą zdobywaliśmy przez wszystkie dotychczasowe sezony, i tu będziemy wykorzystywali tych zawodników dodatkowo. To, co bardzo istotne, jakby no, no, na razie nie jestem w stanie wyznaczyć kierunku, w jakim chciałbym pójść z jakim zespołem, bo nie wiemy, jaki to będzie zespół. Tak więc, mam nadzieję, że taki pomysł Wam się podoba. No, ja jestem podekscytowany, no bo to może nam sprawić, że zaraz wybierzemy jakiś absolutnie dziwny, pokrzywiony zespół, którego normalnie byśmy nie wybrali. To, co bardzo istotne, pamiętajcie tylko o tym, czy to, to, co bardzo istotne w tej karierze, tak, że będziemy zmieniali kluby. E, jakby chciałbym się tutaj po prostu pobawić w ten sposób, chyba że gdzieś zakotwiczymy i będzie fajnie, tak więc e, zobaczymy. Na początku jednak warto by było zobaczyć, jaki to klub będzie, tak więc symulujemy i czekamy. Ja jeszcze zanim e, po prostu tutaj utnę, no bo nie będę wam kazał patrzeć na kalendarz cały czas, e, mam do Was drobną prośbę, abyście napisali mi zawodników, których proponujecie, e, chociaż może proszę o to za wcześnie, skoro jeszcze nie wybraliśmy kierunku, w jakim znanym klubem chcielibyśmy iść. E, to, co dodatkowo istotne, wiem, że pojawiły się pytania, kiedy football menadżer. Słuchajcie, ja teraz powracałem ze swoich wakacjowych zadań, ale mam no, jakby duże zaległości. Jak tylko je nadrobię, no to będę rozpoczynał streamowanie i na streamach będziemy sobie bawili się w football menadżer. Właśnie nie wiem tylko jednej rzeczy, a mianowicie przyznam szczerze, w ogóle dobrze nam idzie od początku tego sezonu. Nie mam pojęcia, w jakim klubie. Znaczy, może nie mam pojęcia, gdzie streamować. Możecie mi dać podpowiedź, gdzie chcielibyście. Materiały oglądać coś w ogóle za dobrze nam idzie w tej karierze. Jak na razie wszystkie mecze wygraliśmy w sierpniu, e, więc boję się, że tutaj zaraz ten, ten nasz zespół awansuje i tu nie będzie w ogóle chęci odchodzenia. Ale tak zupełnie na poważnie, usłuchajcie, dajcie mi koniecznie znać, e, gdzie chcielibyście stream oglądać, czy Twitch, czy YouTube, bo ja sam jeszcze do końca tego nie wiem. Jeżeli YouTube, to trochę nie wiem, który kanał, czy główny, czy ten, e, więc czekam na informacje, czekam na wasze podpowiedzi, e, no i czekam też na klub, który będziemy teraz prowadzili. Tak tak więc sezon mamy zakończony. A, coś się dziwnego wydarzyło z moim OBS-em. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Jest okej, okay, dobra? Jest, jest okej. Okay. Zapominamy, że to było widać, dobra? Sezon mamy zakończony. E, przed nami wolne dni. Myślę, że zarząd jest zadowolony, bo tak jak te wyniki mi latały gdzieś, e, to było całkiem. E, to było całkiem przyzwoicie, mam wrażenie. Tak jest dobra robota. Tutaj cele porealizowane, więc słuchajcie, ułożyło nam się to fenomenalnie, bo e, jesteśmy. Na miejscu pierwszym w Championship, okej. Okay. Eee, dużo lepiej się ułożył niż myślałem. Eee, tak czy siak, zobaczmy, jakie kluby mogłyby nami być zainteresowane. Jak na razie są to kluby Championship: jest to Atletico Madrid, Barcelona, eee, Atletic Club. Jednym słowem, w ogóle tych klubów zainteresowanych jest bardzo dużo cała La Liga nas chce. La Liga to nie jest najgorsza opcja, przyznam szczerze, naprawdę. La Liga to nie jest, e, nie jest najgorsza opcja, ale szczerze powiedziawszy, ja bym jeszcze chwilkę sobie tutaj e, poczekał i zobaczymy, co tutaj może innego e, nas spotkać. Co może innego nas, e, nas tutaj czekać. Zatem zobaczmy, co się tutaj wydarzy. Parę dni później sprawdzamy oferty pracy e, i mamy tutaj Portugalię. Ale liga portugalska już była, liga portugalska średnio mi się uśmiecha, no z tego powodu, że te zespoły em, to już prowadziliśmy, prawda? E, zobaczmy, czy jest tutaj ktoś coś, ktoś jeszcze ciekawy. No, nie ma, nie ma. Znaczy, ja mam pomysł na jedną ligę, którą chciałbym zobaczyć, nie będę ukrywał. Zobaczymy, czy będą z niej propozycje. Jeżeli będą, no to wtedy do tej ligi ruszymy. Junior chce odejść, to nas nie interesuje. Ten klub to jest tylko dla nas trampolina, brutalnie to powiem. To jest tylko dla nas w, w moment wybicia. Mamy Celtic Glasgow. To jest bardzo ciekawa propozycja, powiem szczerze. No, bo tam mamy ligę, w której walczymy tak naprawdę tylko i wyłącznie z. Z, jednym, z jedną drużyną, nie? I, i, i to jest wszystko. E, hmm. No, powiem szczerze, Celtic Glasgow to jest bardzo ciekawa drużyna. Bardzo, bardzo ciekawa drużyna. Drużyna na, na takim poziomie głupim, bo y, no, to jest wielki zespół w swoim kraju. Wielka europejska marka. No, ale ogólnie to nie jest bogaty klub. To nie jest. To wiecie, to nie jest nic, nic nieprawdopodobnego, prawda? E, Hmm. No, Celtic Glasgow brzmi naprawdę. Brzmi naprawdę ciekawie. I um, to jest zespół, który mnie mocno zastanawia. Ha. Huh. No dobra, złóżmy tutaj propozycję. Z zobaczymy. Poczekamy jeszcze chwilę. Um, no, bo ja nie ukrywam, że najchętniej chciałbym udać się. Do ligi, w której nam no, no, no nie poszło, prawda? Zobaczymy, czy mogę jeszcze tutaj, skoro ważą się losy Celtiku, czy mogę tutaj zobaczyć inne zespoły. Mam ligę belgijską, ona zupełnie mnie nie interesuje. Oczywiście jest liga em, tutaj Premier League, ale ja nie chcę w Premier League zostawać absolutnie. To, to nie jest kierunek, który mnie w jakiś sposób kręci. Hmm. Kariera z Celtikiem. Czy to jest coś, co chciałbym co chciałbym zrobić? Czy kariera z Celtikiem jest, jest fajnym kierunkiem? Będzie ciężko wyciągać tam zawodników Bo to będzie ciężka liga do tego, żeby się nią Żeby się w niej odnaleźć No bo Co, no zawodnicy z Premier League Raczej przychodzić nie będą chcieli Trzeba będzie tutaj kombinować Po różnych krajach, ale my lubimy kombinować, prawda? Na pewno będziemy tutaj musieli Mocno uderzać w Skandynawów Eee Podoba mi się to, podoba mi się to. I to jest fajny zespół, żeby był trampoliną. Tak więc, słuchajcie, decydujemy się na przeprowadzkę do Szkocji. Decydujemy się wybrać zespół, który ma jeden cel: wygrać ligę. Wygrać ligę z drugim zespołem z Glasgow. Więc powinno być naprawdę ciekawie. Mam nadzieję, że taki wybór klubu Wam się podoba. No, i dla mnie, jak widzicie. Jest to wybór bardzo, jest to wybór bardzo taki zaskakujący, jest to wybór w moim odczuciu bardzo ciekawy, bo to jest fajna drużyna, drużyna z potencjałem na to, żeby zbudować tutaj coś ciekawego. No i tak jak mówię, ja chciałbym, żeby w tym naszym Celtyku mocny trzon stanowili oczywiście Szkoci, ogólnie Brytyjczycy, czy też zawodnicy z Wysp, nie tylko Brytyjczycy, no bo także Irlandczycy. Ale e, interesuje mnie, słuchajcie, tutaj e, też, właśnie e, ściąganie zawodników ze Skandynawii, e, z, z tych krajów, które często właśnie zasilają Celtic. Zobaczmy, słuchajcie, kim my w ogóle dysponujemy, bo to jest też bardzo istotne. E, no i od razu też e, wybierzmy sobie pola, które powinniśmy tutaj w jakiś sposób usprawniać. Więc tak, mamy greckiego bramkarza Wasiliosa Barkasa. No niby ok ale trochę nie okej. Okay. Moim zdaniem powinniśmy się tutaj naprawdę mocno na pozycji golkipera skupić i ja chciałbym tutaj widzieć dużo lepszego bramkarza, chociaż on nie jest takim mocno palącym problemem, bo 75 z niego wykręcimy raczej bez problemu. Jest Ross Dohan, czy Duam, Szkot, 23 lata, no, on się nie odnajdzie. E, mamy również Konora Azarda i mamy również e, Scott'a Baina. E, powiem tak, no ci panowie, no, no nie widzę tu przyszłości. Zostaniemy z dwoma bramkarzami i jednego będziemy mogli sobie dokoptować ewentualnie. Dalej, lewo obrońca e, to jest Greg Taylor. Powiem szczerze, wygląda on akceptowalnie jak na razie. E, mamy dwóch zawodników wypożyczonych. Oni do nas wrócą. Jest tutaj Laksalt wypożyczony, tego się w ogóle nie spodziewałem. E, dalej mamy dwóch e, zawodników. No tak, no wiesz, Sam, Mordo. Ja nie widzę tutaj możliwości, żebyś ty był kimś. I po tobie też nie widzę możliwości, żebyś ty był kimś. Dalej jest Christopher Ayer. Zawodnik, który chyba w rzeczywistości zmienił klub, no ale tutaj my mamy tę swoją rzeczywistość, więc zostawimy sobie Norwega, i e, to jest na pewno istotny element naszej drużyny. E, Christopher Julian, e, on sobie tutaj u nas także zostanie. Dalej mamy e, tego Nira. No i zawodnika z Izraela raczej sobie tutaj wystawimy na sprzedaż, bo nie widzę no nie widzę dla niego miejsca, jeśli chodzi o ocenę ogólną, bo to jest 29 lat, 69, więc zaraz on będzie leciał nam w dół, więc to jest ostatni moment na to, żeby na nim robić pieniądze. Dalej jest John Loy Kenny, który jest do nas wypożyczony. Mamy tutaj również 22-letniego prawego obrońcę, który raczej raczej mi się to nie uśmiecha, a po prostu chce zbudować jak największą pulę finansową, żebyśmy mogli tutaj wiecie. Yy... Żebyśmy mogli tutaj kogoś kupić Ten Soro na razie niech zostanie Brown to jest oczywiście kapitan To jest oczywiście lider On tu zostanie do końca Jest Armstrong, który ma w sobie to coś No to my go sobie raczej wypożyczymy Jest Michael Johnston, który również ma w sobie to coś I to jest zawodnik, który zostanie Bo mi się wydaje, że na nim naprawdę możemy budować Dalej mamy wypożyczonego do nas Elionusiego Więc tu będzie trzeba się zastanowić Mamy wypożyczonego od nas Tego Francuza Jest Calum McGregor 27-latek, który raczej tutaj będzie liderem, e, mamy tego młodego, którego wydaje mi się, że raczej sobie na razie wypożyczymy, Tom Rogic, e, tego zawodnika wydaje mi się, że pozbędziemy się, bo tutaj e, będziemy chcieli jakby podnieść e, jego, e, jego e, jakby kupić kogoś lepszego niż on, no i to co ważne, słuchajcie, mamy tutaj na przykład tego Davida, wykazującego wielki potencjał i jest to szkod, więc ja chciałbym tutaj zlecić od razu przedłużenie z tym chłopakiem e, i chciałbym, żebyśmy my zaproponowali klauzulę odstępnego. Ja go po prostu nie będę chciał sprzedawać. E, jeżeli ktoś go będzie chciał, to za tego chłopaka będzie musiał dać klauzulę odstępnego. Ważny zawodnik, e, on się nie zgadza na to, chce być kluczowy. Nie ma mordo problemu z tym, absolutnie e, kluczowy piłkarz, jak najbardziej. E, chciałbym tutaj przedłużyć 3 lata, oni będą chcieli o rok pewnie. Bez przedłużenia, czyli o rok możemy przedłużyć, no dobra, no ale to za, za, zawsze coś, prawda, zawsze jakoś to pójdzie do góry, ehm, więc przedłużamy sobie z tym zawodnikiem, no i właśnie proponujemy klauzulę, zobaczmy jaką oni klauzulę by chcieli, 42 miliony, Dlatego takiego klubu jak Celtic Glasgow to nie są małe pieniądze, no ale ja bym wolał, żeby to było przynajmniej 50, no ale oczywiście to się nie mieści w tej naszej możliwości negocjacyjnej, ehm, więc możemy zaproponować... 45 milionów wydaje mi się, prawda? I powinno to wejść, tak jest. No 45 to już jest dobry pieniądz, nie? To już jest naprawdę spoko pieniądz płaca, No to tutaj idziemy po prostu w cztery dychy i, i jest fajnie, fajnie się i zostajemy. No, no i dobra. Tak więc to mamy zrobione. Dalej mamy Ryana Chris Kiego, który zostanie u nas raczej Jest James Forrest, który zostaje Jest Karamako Dembele, który Odejdzie do Atletico de Madrid ehm, Dalej mamy tego gościa Który do nas wróci, jest oczywiście Griffiths które nie wygląda najlepiej, jest Aiety, e, jest Bio-Jajo. E, e, no, więc tak to wygląda. Więc, e, więc Bio-Jajo to my sobie w ogóle chyba wystawimy, a nie możemy go wystawić. Griffith możemy, ale nie wiem, czy chce. Więc ogólnie rzecz biorąc, teraz, tak naprawdę, no to pozostaje e, ogólnie czekanie na to, żeby zakończył się ten sezon. E, więc w, e, chociaż, znaczy, zakończył się, no tak, zakończył, bo tutaj widzę, że, że ten sezon jest, jest skończony. Mam od razu propozycję sprzedaży Welsha. E, spróbujmy go tutaj. Tutaj yy, spróbujmy go tutaj yy, wytargować na 3 miliony, no bo tak jak mówię, w tym Celtiku każdy grosz będzie się dla nas liczył. Yy, Co miesięczny raport mamy też o szkółce juniorów, więc zobaczmy, czy tutaj jest ktoś ciekawy. No nie, mordeczko, ty raczej nam nie jesteś yy, potrzebny, raczej, ty raczej nam nie jesteś potrzebny, tak naprawdę. No to wygląda to bardzo źle w tej szkółce juniorów. To tutaj możemy sobie po prostu tym panom powiedzieć na raj tyle. No i co dalej? Dalej mamy informację o zawodnikach, którzy w sumie są w dużej mierze zadowoleni z, tym, że, z tego, że odchodzą lub też zadziwieni, że odchodzą. Od razu tutaj miło Cię poznać, Scott. No, i to mamy zrobione. Zatem powoli, powoli, powoli yy, kończą nam się wypożyczenia i tak dalej. Mamy propozycję sprzedaży kolejnego z naszych zawodników. Fajna propozycja, zaakceptujemy ją bez powyżej wartości, więc yy, niech odchodzi. No i co? Czekamy. Czekamy na to, jak to dalej będzie wyglądało. Welsh sprzedaż yy, dogadana, tak więc ja się, ja się na to zgodzę. No i to co istotne, warto by było wyznaczyć sobie już pierwszy cel transferowy. No i ja, kiedy patrzę na ten nasz yy, zespół, kiedy patrzę na ten nasz yy, napad, to wiem, że po potrzebujemy nowego zawodnika. I ja chciałbym, żeby nasze szeregi yy, zasilił 31-letni Timu Pukki. Yy, aczkolwiek to jest piłkarz Bayernu, yy, boże Bayeru Leverkusen obecnie. No ale tak jak mówię, ja chciałbym tutaj stawiać na zawodników z Norwegii, z, Norwe z Norwegii, Boże, ze z, 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 z Skandynawii, znaczy ogólnie z północy, bo ja przyznam szczerze, nigdy nie pamiętam, które kraje się łapią do, e, do Skandynawii, które się nie łapią. E, chodzi mi po prostu o zawodników, których nikt by się nie zdziwił, że zobaczy właśnie w, e, w, w Glasgow, bo bardzo często tam piłkarze z północy Europy bardzo dobrze się odnajdują. Nie wykluczam także, że będziemy tutaj wypożyczali takich zawodników jak Dialu, e, którzy Będą po prostu naszymi gwiazdami i piłkarzami, którzy się będą rozwijali tutaj w naszym klubie, no bo jesteśmy takim zespołem, który. Właśnie, e, który właśnie z tego też, też będzie żył. E, I co? No, ja, jakby teraz głupi jest moment, w którym musimy tak naprawdę doczekać do końca tego sezonu, e, bo, bo dopiero wtedy będziemy mogli podjąć jakieś, jakieś kroki, jakieś, jakieś ruchy. E, no i wtedy też będziemy mogli, e, i wtedy też będziemy mogli, słuchajcie. Myśleć o tym, co zrobić dalej. Zawodnicy wracając z wypożyczenia, tak więc to mamy zrobione. Plany rozwoju w tym momencie mnie nie interesują. Wiemy już, jak wygląda teamu Pukki. Ja, ja go sobie dodam do listy, chociaż nie wydaje mi się, żebyśmy tego zawodnika teraz mogli ściągnąć. Ale może już jutro, może już w przyszłym sezonie będziemy mogli to zrobić. Zatem ten sezon. Właśnie dobiega końca. Jaki odcinek e, dzisiejszy? Wybraliśmy klub. To jest nasz kierunek na najbliższe odcinki. Będziemy w Glasgow, e, gdzie jeszcze nie byliśmy w tym sezonie. A potem gdzie, gdzie nas zaprowadzi los? Tego nie wiem. Chciałbym w tej karierze omijać szerokim ługiem, łukiem Premier League z tego powodu, że na głównym kanale jest kariera Arsenal to Glory. Więc e, sami rozumiecie, że nie chciałbym tutaj mieć dwóch zespołów Premier League, bo uważam, że jest to e, bez sensu. E, wybierzemy sobie. Trofeum Mistrzów. Czemu nie? Jesteśmy w końcu Mistrzami e, Szkocji, z tego co widzę. Ale czy my już. Ja i wy jako moi asystenci zdobędziemy mistrzostwo Czy uda nam się przede wszystkim dobrze pokazać w europejskich pucharach O tym wszystkim przekonacie się w kolejnych odcinkach Ja czekam na wasze propozycje Przypominam, chciałbym tutaj zbudować bardzo mocny kor W oparciu o zawodników z wysp brytyjskich W oparciu o zawodników z północy Europy To jest coś, co chcę Chcę, żeby ten nasz Celtic to było, to było po prostu łamanie kości Ciężka praca łzy i podzostawione na murawie pod nasze łzy naszych rywali. Więc chyba wiecie, jakich piłkarzy potrzebujemy.